Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Już mi coś ścina kamerka, niestety. W kolejnym odcinku z Outlasta. Tak. W kolejnym odcinku z Outlasta kontynuujemy naszą przedzierankę, przekradankę przez terytorium zakładu psychiatrycznego Mount Massive. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Czemu ja znowu tutaj jestem? Proclaim the gospel. Czy ty coś masz? Nie, ty masz kiszki tylko. Dobra. Wiem, gdzie mam iść. Znów znalazłem się w tym miejscu. Ale tym razem pozwolę sobie przejrzeć, czy nie ma tu czegoś ciekawego, co bym mógł na przykład podnieść? Czy nie ma tu jakiś znajdziek? O! Zaczekajcie, coś tu leży. Aha, to jest tylko kod. No dobrze, chyba nic tutaj nie ma. No i tu mamy tą naszą dokumentację. Nie, nie mamy jej już. Czyli okej, zapisał się progres poprzedniego odcinka. Po prostu znów znaleźliśmy się na środku pomieszczenia, w którym tam byliśmy. Ja sobie tylko jeszcze szybko sprawdzę. O, chciałem sprawdzić, czy nikt za mną na pewno nie idzie. Cześć. No dobrze. Wy tu siedzicie. Jesteście tu sobie. Bardzo fajnie. Patrzycie się na skrwawiony ten telewizor. A ja przedzieram się dalej. W otchłanie Mount Massive. Zabity. Dobra. Będziecie, coś mi tu zaraz wyskoczy. Mam kartę do pomieszczenia ochrony. Ekwipunek. Karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony. No okej. Nie ma nikogo. Tam nic nie widać, a tu jest wyjście. Którym ja na przykład chciałbym bardzo przejść. Ale chyba nie będzie mi to dane. No dobra. Czy ty ożyjesz? Czy ty... O ty kurwo! Mówiłem, że ono żyje. O Jezus. Gościu, proszę cię. Damn. Spokojnie. No okej. Okay.
Prosiaczku, czy ty tu będziesz może? Może cię tu nie będzie. Dobra, na razie go tu nie ma. Trochę mu może zająć zejście z góry. Czyż nie jestem pewny na ile. Nie jestem pewny, ile mu to może zająć. Fajnie. Tu jest szafka. O, już mi się to nie podoba, że się tu mogę ukryć. They lie. Oni kłamią. Aj, coś mi się wydaje, że... Okej, włączamy to. Ja sobie zdejmę jedną słuchawkę, bo mnie coś trafi. O kurwa. Co jest? Chowaj się w szafie, nie podejmuj walki. Nie wychodzę nigdzie. O kurwa. To nasz znajomy. Prosiaczek. Hu. Poszedł sobie. Damn. O, idź! Gdzie ja teraz mam pobiec, co? On poszedł w lewo. Ja mam iść do piwnicy. Chyba pobiegłem w złą stronę. Zgubiłem się. Tu jest wyjście. On gdzieś wszedł w którejś w drzwi. Jestem tego pewny, nie? Chuj, biegnę. O, penis, otwarte. Dobra, mamy jakieś akta. Ja sobie chętnie przeczytam. Program CIA o kryptonimie MKUltra, zabójstwo w hipnozie. Okej. Do kartoteka, temat badania i eksperymenty z hipnozą, 10 lutego 1954 rok. W środę 10 lutego 1954 roku w budynku numer 13 rezerwatu Mount Massive w stanie Colorado kontynuowano badania i eksperymenty z hipnozą przy udziale wspomnianych niżej pacjentek. Czyżby ktoś nowy nam miał się pojawić na drodze? Jakaś zwariowana kobieta? Wersja skrócona. Okej.
Poprzedniej nocy przeprowadzono hipnozę. Dane osoby wskazano palcem i powiedziano im, że mają zasnąć. Pani Jackson i pani Pierce bez żadnych dalszych sugestii natychmiast znalazły się w stanie głębokiej hipnozy. Należy nadmienić, iż zanim zahipnotyzowano panią Pierce, powiedziała ona, że bardzo boi się każdego rodzaju broni palnej. Następnie pani Pierce kazano obudzić panią Jackson. By wykonać to zadanie, mogła uciec się do wszelkich dostępnych sposobów. Gdy jej się nie udało, miała sięgnąć po leżący obok pistolet i strzelić do pani Jackson. Powiedziano jej, iż wściekłość, którą sobie czuje, jest tak ogromna, że nie ma powodu, by wahać się co do zabicia pani Jackson za to, że się nie obudziła. Pani Pierce postąpiła dokładnie według instrukcji, wliczając w to oddanie strzału. Pistolet był nienaładowany w kierunku pani Jackson, a następnie zapadła w głęboki sen. Po zastosowaniu odpowiednich sugestii, kobiety zostały obudzone i obie przyznały, że nie pamiętają zupełnie nic z tego, co się wydarzyło. Znów podano pani Pierce pistolet, ale tym razem, będąc świadomą, nie chciała go wziąć. Całkowicie zaprzeczyła wszystkiemu, co miało miejsce w stanie hipnozy. Ta narastająca muzyka mi się nie podoba. Zmienię sobie, bo trochę się cykam. Kumpel podobno na normalnym miał. Problemy z przejściem. A ja coś czuję, że tu zaraz się nam pojawi gdzieś prosiaczek. Tu jest spokój. Tutaj póki co też. Ja sobie tylko zmienię baterię. Powiem wam, że się troszkę cykam. Nic nie widać, no. Aha, tu mamy generator, tak? I możemy się kryć. O, panie. To mi się w ogóle nie podoba. Włączyliśmy pompę. I po coś tu te szafki są? Właśnie po to. Jest tu. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest! Otwiera szafkę obok mnie. Kolejny psychol. Nie wiem, czy on sobie już poszedł? Czy czeka na mnie? Cykam się. Tu coś mamy. Baterie, dobra. Mogę sobie wymienić baterię. O kurwa! Jezus! Idź ode mnie! On mnie goni! Nie goń mnie! Zdupcaj! Kurwo głupia! O Jezus Maria! On mnie goni!
Ty śmato! Spierdolam! Spierdolam stąd! O kurwa! Jezus, nie! Ty kurwo głupia! Odpierdol się ode mnie! Ja nie wiem, gdzie przed tobą uciec! Uciekaj! Uciekaj! Podnoś te baterie, szybko! Gdzie ja mam przed nim uciec, niby, co? Zdupcaj! Skurwysynu głupi! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Było blisko! Uff! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Co to było? Co to było za gościu? Nie ma tu kotecka, a za chwilę wypierdala do mnie z jakąś maczetą. Przynajmniej mnie nie zajebał. Boję się tam iść, tam będzie prosiak. Gdy tam będzie prosiak na 100%, nie? Włączyłem te dwie pompy i do i co? Dobra. W tym odcinku to będzie na tyle. Ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem. Cześć!